Cześć, siemano, dzień dobry. Z racji mojej profesji znajomi często proszą mnie o pomoc w wyborze aparatu. Jaki aparat kupić? Jaki aparat jest najlepszy? To pytanie, z którym spotyka się chyba każdy zawodowy fotograf non-stop. No i cóż, powiem wam w takim razie, co zwykle takim osobom mówię. Zaczynam od tego, że ja się interesuję fotografowaniem, a nie aparatami. W związku z tym nie jestem w stanie doradzić żadnego konkretnego modelu i no i tyle. Ale myślę, że to nie jest takie ważne. Ważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego my tego aparatu w ogóle chcemy używać. Jak będziemy to robić. Nie jest to takie proste, kiedy się jeszcze nie zaczęło fotografować, ale można troszeczkę to ustalić. Każdy myśli, że w ogóle najlepszym aparatem jest lustrzanka wielka, potężna, z którą można zrobić wszystko. Jest ona dobrym aparatem, ale nie dla każdego. Czym jest lustrzanka w ogóle? Lustrzanka jest aparatem zazwyczaj dużym, w którym można wszystko sobie skonfigurować, co stwarza całe mnóstwo możliwości, ale wymaga też nauczenia się, a nazywa się lustrzanką to ustrojstwo, dlatego że tu w środku mamy takie lustro, obraz wpada tędy, leci sobie tu przez dziurkę i wypada tędy i go sobie widzimy w dziurce. A więc lustrzanka jest duża, ciężka, fajnie wygląda, robi wrażenie, ale to są właściwie jej wady. Ten aparat wymaga od ciebie zboczenia na punkcie fotografii. Musisz się poświęcić. Musisz mieć gotowość noszenia tych kilogramów na plecach. Uwierz mi, że jeżeli kupisz sobie coś takiego do fotografowania na wakacjach, to wyjdziesz z tym raz, dwa, trzy razy i nagle zacznie cię to wkurzać. Będzie cię wkurzać, że musisz to nosić ze sobą, że to musisz gdzieś włożyć, nie włożysz sobie tego do kieszeni. To waży dobrych kilka kilogramów, więc też będzie to ważyło. Nie będzie ci się chciało tego nosić. Twój aparat zacznie zostawać w domu. Dlatego wtedy lepiej sobie kupić aparat mniejszy. No ale dobra, zaczynam od tych lustrzanek, to powiem, dla kogo jest lustrzanka. Jeżeli wiesz, że fotografia może się stać jakimś, kurczę, sensem twoich podróży i wszystkiego i będziesz w stanie się wysilać, żeby to wszystko ze sobą nosić, jest ok. Jeżeli chcesz fotografować sobie coś w domu, nie wiem, na przykład robisz bloga o jedzeniu czy coś, to możliwe, że też z lustrzanki będziesz odczuwać zadowolenie, ponieważ no, nie będziesz mieć potrzeby noszenia jej ze sobą nieustannie. Lustrzanka jest potrzebna ludziom, którzy potrzebują specyficznych akcesoriów, one dobrze współpracują z lampami studyjnymi, z jakimś całym mnóstwem dodatkowych gadżetów, no wiadomo, są te wymienne obiektywy, które też do konkretnych zastosowań są często potrzebne, jakieś lampy, no cały szereg mnóstwa fotograficznych akcesoriów. Są to aparaty dość szybkie, one się szybko włączają, szybko ustawiają ostrość, więc dla ludzi, którzy są na przykład reporterami, muszą bardzo szybko wszystko łapać. No, każdy tam ułamek sekundy, który umożliwia zrobienie szybszego zdjęcia, jest dla nich cenny, bo oni wtedy więcej sytuacji są w stanie złapać, pewne rzeczy im nie uciekną, które by im uciekły, jeżeli by mieli wolny aparat. Ale przypominam, to wszystko jest okupione tym, że musisz tego garba na plecach nosić i to nie jest fajne. To nie jest fajne od dużego czasu noszenia aparatu na szyi, w ogóle na pasku, na przykład można też się nabawić bólu pleców. Więc jeżeli nie jesteś osobą, która musi sobie kupić lustrzankę z tych właśnie powodów, to nie kupuj lustrzanki, bo wydasz za dużo pieniędzy i nie będziesz tym fotografować najprawdopodobniej. A więc co masz zrobić? No kup sobie aparat mały, jeżeli nie chcesz nosić tego garba na sobie. No jeżeli kupujesz aparat mały, to znowu odpowiedz sobie jeszcze na jeszcze jedno pytanie. Czy chcesz się tej fotografii uczyć? Czy po prostu chcesz mieć aparat, który będziesz wyciągać z kieszeni i sobie nim fotografować i wsadzać potem go do kieszeni i mieć wszystko w nosie? Czy może chcesz nauczyć się, na czym polega fotografia, nauczyć się ustalać różne parametry? Taka wiedza, zdobycie tej wiedzy nie jest trudne, ale wymaga poświęcenia ileś tam czasu. Wielu osobom się nie chce tego robić. No więc dobrze, jeżeli nie chcesz nosić na plecach tego wielkiego, ciężkiego garba, to kup sobie aparat mały.
I zanim sobie kupisz aparat mały, to znowu musisz odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno ważne pytanie. Czy chcesz uczyć się fotografii, czy chcesz mieć aparat, który po prostu wyciągniesz z kieszeni, zrobisz zdjęcia, zgrasz sobie te zdjęcia potem na swój dysk i nie będziesz mieć potrzeby niczego z nimi robić. To jest bardzo ważne. Ucząc się fotografii, no musisz poświęcić na to ileś tam czasu, jak ustawiać parametry rozmaite, jak wykorzystywać pewne sytuacje. Taka wiedza nie jest skomplikowana, ale wymaga trochę czasu jej przyswojenie, więc też nie zawsze każdy będzie chciał to robić. Więc jeżeli jesteś osobą, która chce się uczyć tej fotografii, to kup sobie aparat tak zwany bezlusterkowy. Trochę jest to mylne określenie, bo co? No bo wszystko, co nie jest lustrzanką, jest bezlusterkowe, a jednak bezlusterkowiec to jest taka specyficzna klasa aparatów, które są małe, ale zazwyczaj mają bardzo dużo zaawansowanych ustawień, mają pokrętła umożliwiające sterowanie czasem, przysłoną, tymi wszystkimi podstawowymi parametrami gdzieś na wierzchu. Można to kontrolować w aparatach prostych, zautomatyzowanych, często nawet nie można. I znowu, jeżeli chcesz tego używać, to warto coś takiego kupić, bo będziesz to wykorzystywać. Jeżeli nie chcesz się tego uczyć, to w ogóle też zapomnij o tym, bo będziesz mieć całe mnóstwo funkcji, za które dopłacisz, a nie będziesz ich używać. A oprócz tego będzie ci trudniej używać tego aparatu, bo nie będziesz wiedzieć, o co chodzi. No ale jeżeli chcesz się uczyć, to ten bezlusterkowiec powinien być spoko. Warto też zwrócić uwagę na rozmiar matrycy. Nie mówię tu o megapikselach, które w ogóle nie są moim zdaniem istotne, a o fizycznym rozmiarze samej matrycy, znaczy mam na myśli w milimetrach. Im matryca większa, tym można na przykład rozmywać bardziej tło za nami, znaczy za fotografowanym obiektem. Im matryca większa, tym obraz jest lepszej jakości, mniejsze są szumy, większe czułości można na tym aparacie wyciągnąć. I te malutkie aparaciki bezlusterkowe często mają matryce tak duże jak w lustrzankach, znaczy mam na myśli rozmiar APS-C. Co jest bardzo, bardzo fajne. I przypominam, masz wtedy wszystko to, co jest w tej wielkiej puszce lustrzankowej, zamknięte w aparaciku, który jest mały i często można go sobie włożyć do kieszeni, a w każdym razie po powieszeniu go sobie na ramieniu nie urwie ci ręki. No dobrze, ale co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy po prostu mają w dupie naukę i po prostu chcą, żeby aparat im robił zdjęcia przysłowiowe? No to polecam sobie w tym momencie kupić zwykły aparat kompaktowy, podwodny. A dlaczego podwodny? Podwodny jest fajny nawet wtedy, kiedy nie masz ochoty nurkować. Aparaty podwodne są też jeszcze oprócz tego często wstrząsoodporne. I co nam to daje? Taki aparat możesz sobie nosić w kieszeni i naprawdę w ogóle się nim nie przejmować. Masz go, powiedzmy, w kieszeni. W kieszeni są różne paprochy. Dzięki temu, że on jest wodoodporny, te paprochy nie wlezą ci do środka aparatu, w związku z tym on jest bezpieczny. Jak pójdziesz na plażę, no nie musisz z nim zaraz wskakiwać do wody, ale możesz go rzucić w piach i temu aparatu też nic się nie powinno stać. Znaczy nic się nie stanie, bo ma te uszczelki. Masz go w kieszeni i walniesz się w słup, na przykład przechodząc, albo walniesz się drzwiami. I dzięki temu, że ten aparat jest wstrząsoodporny, też nic ci się nie stanie. Oprócz tego, znaczy jemu się nic nie stanie. Oprócz tego te aparaty wstrząsoodporne i wodoodporne są zazwyczaj bardzo proste w obsłudze. One nie mają żadnych ustawień, w związku z tym właśnie polecam je dla osób, którym nie chce się niczego uczyć. I co? No za moją namową przyznam szczerze, że już dobrych kilka osób kupiło sobie właśnie takie malutkie kompakciki, które są wodoodporne, wstrząsoodporne. Były to kompakty różnych producentów. No, chodziło o to, żeby to był właśnie ten taki wodowstrząsoodporny aparat i byli zadowoleni. Nikt mi się nie skarżył, wszyscy raczej chwalili, że fajnie rzeczywiście tego aparatu, dobrze im się używa. A więc podsumowanie. Duża, ciężka lustrzanka dla tych, którzy chcą się uczyć fotografii, chcą się nauczyć, jak to wszystko działa. Chcą podłączać do tego rozmaite akcesoria, rozbudowywać swój system na maksa i są gotowi na poświęcenia, czyli na targanie tego wszystkiego ze sobą, wszędzie tam, gdzie będą się wybierać, żeby zrobić zdjęcie.
aparaty bezlusterkowe, czyli tak zwane zaawansowane kompakty, można też je tak nazwać, są dla ludzi, którzy chcą mieć aparat wygodny do noszenia w kieszeni, chcą go nosić zawsze ze sobą na przykład, albo często i nie mieć problemu, że on ich dociąża i tak dalej. I jednocześnie też chcą się uczyć fotografii. No i trzeci, wodoodporny, wstrząsoodporny, mały kompakcik dla ludzi, którzy po prostu chcą fotografować. Nie chcą się uczyć, jak to robić, nie chcą marnować na to czasu, chcą po prostu robić zdjęcia i o nic więcej się nie martwić. No i ktoś mnie jeszcze zapyta, a jakiego producenta wybrać, a jaki model wybrać, który będzie najlepszy? A ja powiem, że to nie ma dużego znaczenia. Aparaty produkowane w podobnym okresie czasu, czyli na przykład w roku 2014 miały swoją premierę, będą bardzo miały zbliżone do siebie parametry, w związku z tym nie musicie się tym tak bardzo przejmować. Jaki aparat sobie kupicie? Myślę, że będziecie zadowoleni. Najważniejsze jest, żeby właśnie przemyśleć ten ogół, a nie skupiać się na jakichś tam cyferkach, parametrach, ilościach milionów pikseli i innych tego typu pierdół. Mam nadzieję, że tymi kilkoma moimi drobnymi radami udało mi się przybliżyć Wam problematykę wyboru aparatu i dokonacie bardziej świadomego zakupu, żeby móc się cieszyć fotografią. Jeżeli masz jeszcze jakieś inne pytania do fotografa, skromnij o tym komentarz tu pod filmem. A ja pewnie nagram następne porady, jeżeli będę mieć Ci coś ciekawego do powiedzenia. Dzięki. Cześć.